Cześć, z tej strony Kuba Kaźmierczyk, fotoblogia.pl. W poprzednim odcinku mówiłem Wam o obróbce krajobrazu w Lightroomie, natomiast dziś zajmiemy się znakami wodnymi. Znaki wodne to niesłychanie przydatna rzecz, szczególnie że w internecie aż roi się od kradzieży zdjęć. Ja co prawda nie podpisuję swoich zdjęć na co dzień, natomiast coraz mocniej zaczynam się nad tym zastanawiać. Kiedy na przykład fotografujemy dużo przedmiotów na Allegro bądź do sklepu internetowego, tym bardziej jest to potrzebne, ponieważ kradzież tego typu zdjęć to prawdziwa plaga. Pokazywałem Wam już jakiś czas temu, jak robić to w Photoshopie, ale nie jest to aż tak komfortowe jak w Lightroomie. Mimo że skupimy się dzisiaj na Lightroomie, i tak wspomożemy się Photoshopem, aby po prostu rozszerzyć możliwości tego narzędzia. Zaczniemy od wybrania eksportu poszczególnego zdjęcia i przejdziemy do sekcji dodawania znaków wodnych. Następnie klikamy edytuj znak wodny i tutaj już jest wcześniej przygotowany przeze mnie, natomiast pokażę Wam to, że tak powiem, od nowa. Możemy przede wszystkim wybrać dwa style, czy będzie to znak wodny w formie tekstowej bądź w formie graficznej. W formie tekstowej pojawia nam się okno, w które wpisujemy dowolny tekst, który ma się pojawić na zdjęciu. Następnie wybieramy czcionkę, równanie tego tekstu. Możemy również dodać cień, ewentualnie jakieś efekty, jak również rozmiar tego znaku wodnego. Niżej mamy również położenie i odległość od krawędzi tego zdjęcia. W zależności od tego, jakiego typu są to zdjęcia, jeśli jest to na przykład produkt na białym tle, warto nawet umieścić ten znak na środku i zmniejszyć przejrzystość tego napisu, tak aby produkt był widoczny, ale już niezbyt możliwy do skopiowania, ponieważ jeśli produkt znajdowałby się na białym tle, a znak wodny umieścilibyśmy na przykład w lewym dolnym rogu, wtedy taki znak wodny jest banalnie prosty do usunięcia. I to jest jakby pierwsza część tego znaku wodnego, następnie możemy przejść do znaków graficznych. O znakach graficznych powiem kilka słów, ponieważ przygotowujemy wcześniej plik PNG lub JPG. Plik PNG od JPG różni się zasadniczo tym, że PNG akceptuje przezroczystość, natomiast JPG już nie. Dlatego przygotowałem kilka przykładów w Photoshopie. Tutaj są dwa znaki wodne z adresem internetowym mojego studia. Włączę na początku znak wodny z rozszerzeniem JPG. Plik JPG nie uwzględnił przezroczystości, mimo że tworzyłem ten znak wodny w Photoshopie na przezroczystym tle. Ale jeśli wybiorę ten sam plik, to znaczy w ten sam sposób stworzony, ale inaczej zapisany, czyli w formacie PNG, pojawia się już tylko i wyłącznie to, co stworzyłem z uwzględnieniem przezroczystości. Zadawaliście mi również sporo pytań na temat różnych ramek, grafik dodawanych do zdjęć. Jeśli stworzymy odpowiednie pliki w Photoshopie i zapiszemy je właśnie w formacie PNG, możemy dodać je w dowolnym miejscu na dowolnej liczbie zdjęć. Coraz więcej mam również od Was pytań o Instagrama. Z Instagrama sam dość często korzystam, ale raczej wykorzystuję go do jakichś krótkich zdjęć pamiątkowych. Natomiast widzę, że wiele z Was interesuje się tym, aby jakby przenosić ustawienia Instagrama do komputera na zdjęcia robione nieco lepszymi aparatami niż te zainstalowane w smartfonach czy tabletach. Tak więc, jeśli chcielibyście dodawać ramki z Instagrama, a o to były właśnie pytania, przytnijmy to zdjęcie do takich proporcji boków, jakie akceptuje Instagram, czyli 1:1, i następnie wejdźmy znowu w menu, w którym wybierzemy znak wodny. Ja tutaj stworzyłem wcześniej w Photoshopie, zaraz Wam pokażę taką ramkę, dokładnie jak z Instagrama. Zrobiłem to zgrywając zdjęcie ze smartfona na komputer, następnie wyciąłem ramkę z Instagramu, następnie wyciąłem z niej samo zdjęcie, wkleiłem na przezroczyste tło i zapisałem jako plik PNG. Następnie w menu znaku wodnego jako grafikę
dodałem właśnie tę ramkę, czyli plik PNG z uwzględnioną przezroczystością i z ramką naokoło. Następnie dobrałem jej wielkość w ten sposób, aby zajmowała całe zdjęcie. Następnie wyeksportuję to zdjęcie i zaraz zobaczycie, jak będzie wyglądało. Jak widać, zdjęcie wygląda jak po wyjściu z Instagramu, oczywiście bez obróbki kolorystycznej, ale ramka jest identyczna. Mam nadzieję, że części z Was się to przyda. Ja co prawda z tego nie korzystam, ale pytaliście mnie, więc odpowiadam. Dzięki i do zobaczenia za tydzień.